W naszym szlagierowym studiu kolejny gość, razem ze mną Mirek Szołtysek. Witam Cię, Mirku. Również witam Państwa. Mireczku, Twoja nowa płyta, Szołtyskie Szlagiery, już jest teraz na rynku. I to po dość długiej przerwie, bo to 4-letnią przerwa. Nie uważasz, że to za długo? Mogę dwojako na to odpowiedzieć. Z jednej strony łatwo by było powiedzieć tak. Człowiek nigdy nie wie, co zrobi dobrze. A druga moja odpowiedź brzmi tak. Nieważny jest czas. Ważne jest, żeby wydać na rynek taki materiał pod tytułem To coś, a to coś macie właśnie w płycie Szołtyskie Szlagiery. Nieważne jak długo, ważne, że już jest, doczekaliście się, to możecie już posłuchać. Mireczku, na tej płycie pojawiły się już takie tradycyjne, szołtyskowe teksty. Ale inne. No inne, nie są takie jak na każdej... ale ja mam taką sztancę w tekstach. Godosz. Ja. Ale w muzyce już tej sztancy teraz nie słychać, bo muzyka jest zupełnie inna, taką nowoczesną, z bitem. Czemu dopiero teraz? Albo czemu teraz? Powiem tak, do wszystkiego, kochani, trzeba dojrzeć. Naprawdę, trzeba dojrzeć. Do pewnych rzeczy trzeba... i dojrzeć, i się w jakiś sposób przekonać. Ja, licząc swoje lata, powiedziałem sobie tak. I nie ino jo, ale ludzie w studiu. Powiedzieli tak. Mirek, teraz dźwigamy o dwie poprzeczki wyżej. Czego dowodem była reakcja publiczności, która była po prostu zaskoczona. Widać. Pozytywnie. No widać, ale widać to zaskoczenie, bo wszyscy spodziewają się, że wylezie ten Mirek Szołtysek co zawsze, bo płyty jednak, tak jak go dożno... I będzie dalej śpiewał Plas Patrony i Baluny, nie? Na przykład. Albo idziemy na Deka. Tak. Nie. A tu zupełnie inaczej, tak nowocześnie. Pasuje ci to w ogóle? To znaczy, czy pasuje? Jakby mi to nie pasowało, by my dalej tego nie robili, nie? Nowe brzmienia, nowy beat, to daje mi jakiegoś innego, znaczy myślenie pod kątem innego działania, nie? Ktoś powiedział inny Szołtysek. No, z jednej strony, no nie inny Szołtysek, bo Szołtysek się nie zmieni, ja taki są, ale jego robota idzie do przodu, czyli nie cofamy się do zadku, ale idziemy do przodu. I myślę, że publiczność to, powiem, niegrzecznie kupi. Kupcie to, bo to nie jest inny Szołtysek, to jest Dursz, ten sum Mirek Szołtysek. Szukam rozwiązań w każdą chwilę. Być może życie to swój głos. Ono najlepiej wie, jak przeżyć dobrze dni. Rozwiązać problem może dziś. Mirku, na płycie 12 stuprocentowych szlagierów. I zawsze pytam artysty, czy ma swoja taką perełka, która według niego jest takim stuprocentowym hitem i szlagerem. Ja powiem zawsze, każdy wykonawca, kiedy przystępuje do roboty nad płytą, kiedy się już to wszystko poukłada, zakłada słuchawki i go do to będzie hit, to będzie hit, a to będzie jeszcze większy hit. Okazuje się, że to jest wielka nieprawda, że jest to wielka pomyłka. To jest racja, że na płycie jest 12 szlagierów. Szczery uśmiech podaruj mi, to jest moim zdaniem pierwszy piosenka. Druga piosenka jest na lato. Gorąco. No, jest taką naprawdę inno od wszystkiego innego, co jest. To jest piosenka, która właśnie może, tak jak w poprzednim pytaniu, przekonywać nas o tym, że to jest nowy Mirek Szołtysek. Lato w nas. Tak. No i oczywiście piosenka, którą napisał do trzeciej mojej córeczki o aniołku. Taka łysanka. Czyli to są takie top 3 Mirka Szołtyska. Do mnie. Top 3 Mirka Szołtyska z nociem, a swoje sobie wybierzcie. Uśmiech podaruj mi, pozwól normalnie żyć. Cóż można więcej w życiu chcieć? Radością dzielę ten świat, chociaż motyla wad. Nic nie poradzisz, dobrze wiesz. Uśmiech podaruj szczery mi, ja ci otworzę serca drzwi. Odrzucę wszystko to, co złe, na serca wie. Mireczku, bardzo dziękuję Ci za dzisiejsze spotkanie. Ja również. Było mi niezmiernie miło Cię gościć u nas w szlagierowym studiu. Moi drodzy Państwo, moim i Waszym gościem Mirosław Szołtysek był. Dalszy ciąg naszej rozmowy o płycie Szołtyskie Szlagiery. Jak zwykle zobaczycie na YouTube'owym kanale Listy Śląskich Szlagierów.
My już teraz wszystkich witamy na kanale Listy Śląskich Szlagierów. Moim gościem w naszym studiu jest Mirosław Szołtysek. Mirku, po raz kolejny witam Cię. Również. Mirek, my już wcześniej wspominali o tym, że na tej płycie jest 12 stuprocentowych szlagierów. Ale zastanawiam się, czy te piosenki są powstały tak przypadkowo, czy jednak jest to jakiś ciąg, historia napisana od pierwszej do ostatniej piosenki. Czy po prostu Mirek się tak leżał i tak się myślał, a teraz kołysanka, bo modu nie chce spać. I jechał. To znaczy, na pewno tak było. Na pewno moim założeniem było tak, że jakże kto robił w pierwszej kołysance, drugiej kołysance, trzecią, też musi być. Natomiast no, ciężko mi jest powiedzieć w tej chwili, jakże się do tego zabrał, że ta kołysanka powstała. Powiem tak, to nie jest tak, że ktoś powie, w nocy się budza, mam jakoś wizja. Nie, nie. Drodzy Państwo, jeśli chodzi o stronę muzyczną, jeśli chodzi o ten nowy beat, taki bardzo nowoczesny, bardzo do przodku, to było moje marzenie. A jeśli chodzi o teksty, to jest wszystko to, co ja cały czas noszę w sobie, co chciałbym komuś przekazać, co mi się nie podoba, z czego się bardzo cieszę, co jest w życiu najważniejsze. Nie chcę być tym dobrym jakimś tam doradcą, aczkolwiek tak do końca nie wiem, bo i też jestem człowiekiem i mogę się w wielu rzeczach mylić, więc jeśli chodzi o teksty, spotkałem się niejednokrotnie i mogę to powiedzieć, po koncertach, gdzie przychodzi ktoś z publiczności i go do, wie pan, zaśpiewał pan ten szlagier całe moje życie. Przecież ja tego człowieka nie znam. Często też tak właśnie było, że ludzie z danej piosenki wyciągają sobie to, co pasuje do ich życia i myślą, że to jest piosenka o nich. Ja uważam, że gdyby ja miał założenie, taki cel, że tak ma być ukształtowana ta płyta, te teksty mają być takie, a nie inne, to byłby nieprawdziwy. Bo to by było wszystko to samo. Czyli śmiało można powiedzieć, że życie napisało ta płyta. Jak każda moja, którą wydaję na rynku. Czyli śmiało już teraz możecie Państwo poznać kolejny etap życia Mirka Szołtyska. Czekam, a zawito ciągle o to pytam, kaj może Ty to wiesz. Serca wciąż zaspane, obudź je nad ranem, bo Ty potrafisz to. Lato pragnieniem, lato marzeniem jest, tak już jest. Słońca nam trzeba, jak skrawek nieba i Ty to wiesz. Mireczku, to może byśmy teraz przeanalizowali te Twoje teksty z tej najnowszej płyty, bo na tej płycie też pojawiła się piosenka Balanga u Szołtyska 2018, czyli tak można powiedzieć remaster, remake już dosyć dobrze znanego hitu. No, bardzo dobrze znanego hitu. Czemuś jak powtórzył Balanga u Szołtyska? No czemuś właśnie do niego? No właśnie powtórzyłem, dlatego że tych prawdziwych Balangów naprawdę nam brakuje. Muszę Państwu powiedzieć, że na Balanga nie trzeba się oblec fajnego klejtu, szczewików za 500 dni. Można wziąć łyżki, można wziąć widelce, można wziąć szolki, można wziąć cokolwiek, na czymkolwiek klupać, żeby było balangowo, żeby było wesoło, czyli, żeby było normalnie, swojsko. Czyli teraz widzisz, że te balangi są nie takie, ale też jest piosenka Szczery uśmiech podaruj mi, czyli coś jest nie tak z uśmiechem w narodzie? Oczywiście, w tym narodzie zawsze jest problem z uśmiechem. Przepraszam bardzo, jak ja idę chodnikiem i ja by komuś powiedział dzień dobry, to ten kto, jeden mi odpowie. Jeden się uśmiechnie, dzień dobry, skąd go znam, potem kombinuje. A drugi się na mnie popatrzy, go to głupi albo co? Zero uśmiechu. A jeżeli jest uśmiech, to czasami jest w różnych takich sytuacjach bardzo wymuszony. Sztuczny. A to ta sztuczność emanuje. No to... Mirek, szlagier na płycie z numerem 3 to piosenka Jesteś wielki, tutaj cytat. A, to o mnie piosenka. No właśnie, tam pisze tak. Ja cię pamiętam z przepięknych młodych lot, jak twoje słowa dawały ta prawdziwą moc. Kto ci przekazywał taką prawdziwą moc? Ja powiem tak, jesteś wielki. Wielu w moim życiu spotkałem fantastycznych ludzi na mojej drodze. Byli to ludzie, którzy mi w jakiś sposób pomogli. Ale nie chodzi o to, że mi pomogli finansowo itd. itp. Czasami dobrym słowem załatwili mój niesamowity problem. Dlatego musiałem kiedyś umieścić na płycie utwór nie do Darka, do Krysi, do Basi. Ogólnie, oni wiedzą o co chodzi. Jesteś wielki jako człowiek, a człowiek jest najważniejszy. To jest takie mega przesłanie, takie coachowe, bo to teraz taki mądry slogan, taki coach, czyli ktoś, kto motywuje. Tym numerem rozumiesz, że motywujesz wszystkich. Są, żeście wielcy, bierzcie się do roboty, tak jest dobrze i do przodu.
No trzeba kogoś zmotywować. Ja też wiem, jak ja miał takie żagle w plecy, ale ja miał wokół siebie ludzi, którzy mnie pchali. Dasz rady, zrobisz to. A co ty tego nie zrobisz? I ja się wtedy jeszcze bardziej tą adrenaliną chełpił. No i pokazywałem wiele rzeczy. Nawet tu koleżanka Keromedzi się tak pięknie tutaj do was pomalowała. Powiedziała: Mirku, ja nie zapomnę takiej sytuacji, kiedy na koncercie widzieliśmy osoby niepełnosprawne na wózkach i w pewnym momencie one wstają z tych wózków i biją brawo. No tak, drodzy państwo, bo to jest ta naturalność, którą państwu przekazuję. Naturalny Mirek Szotysek to teraz też będzie naturalną rzecz, bo będziemy rozmawiać o kobietach, bo też jest taki numer na tej twojej płycie i jesteś frelką mego życia. To jest, no śpiewam o mojej żonie, a Jerzek słyszał od takich moich znajomych, dzięki ci za ten szlager. Jo wrócił dzisiaj nad ranem do dom, jo i go zaśpiewał, mi wszystko wybaczyło. A, to po to, żeś to napisał. Nie, bo my się czasem zastanawiali, czy to nie jest o jakiejś takiej twojej ukrytej miłości na przykład. Nie. Naprawdę, to już zapomnijcie o takich rzeczy. Ukryty, jesteś frelką mojego życia. Prześledźcie ten tekst, a zobaczycie, że to tak wszystko jest. Cudownie. Powiem tak. Przecież ze sceny trzeba tej publiczności i tym frelkom, bo przykładowo grum w tym momencie ten szlager, trzeba ich w jakiś sposób podbudować. No skoro partnerzy tego nie potrafią, Szotysek to załatwi. Podbuduję. Dobra, to po leku będziemy kończyć tę naszą analizę. Jest jeszcze... Ty już masz dojść. Nie no, obawiam się, czy ty będziesz mógł do domu wrócić, nie? Jest Szotyskie szlagiery, tak nazywa się twoja najnowsza płyta. Tam też jest taki tekst, którego nie da się pominąć. Piosenka Nasz Aniołek Stróż. No tak, jak powiedział. Jest to numer wykonany razem z twoją żoną. Ja. I tam też śpiewasz, że życie dało mi dar. Tym darem jest twoja cera? Oczywiście. Jak posłuchacie, drodzy państwo, ten szlager, to kiedy jak ja go pisał, moja żona o niczym nie wiedziała. Pierwsza zwrotka, ona śpiewa o samej sobie. Czyli ja musiał przeanalizować prawie całe jej życie. I chcesz powiedzieć, że zrozumiał kobiety. Żeby w paru zdaniach zawrzeć wszystko to, co najważniejsze. Kiedy przeczytała ta pierwsza zwrotka, która należy do niej, popłakała się, nie powiedziała słowa. Potem napisałem ten refren, bo dwie rzeczy śpiewo solowo. Ta sama reakcja. Dokładnie. Ajo wychodzę z takimi słowami: ojciec twój chciałby coś powiedzieć, moich lot nie wróci nikt. O co tutaj chodzi? Chodzi o to, drodzy państwo, czas nam szybko leci, lata uciekają. Nie jesteśmy niezniszczalni. A się nie starzejesz, no, Mirek jest w porządku, ale o co mi chodzi w tym utworze? Nie jesteśmy niezniszczalni, jak ktoś myśli, że on jest panem tego świata i nic już całe życie tutaj spędzi na tej ziemi. Nie, to jest błąd. Ten tekst jest do mojej córki Julki, że jak kiedyś Pomboczek powie: Szotysek, masz fajną scenę u góry, teraz ja cię tam potrzebuję, to moja córka po latach, jak się puści ten szlagier, dokładnie zrozumie, jakiego miała taty i co jej chciał przekazać. To jest fajne. No właśnie. To jest fajna pamiątka. To jest mocne. My, drodzy państwo, będziemy po leku kończyć analizę tych wszystkich tekstów. No i co mi pozostaje powiedzieć? Chyba najlepszym wyjściem do was wszystkich będzie wziąć płytę do ręki, wsadzić ją do odtwarzacza, puścić i posłuchać, bo w tych tekstach każdy z was znajdzie się coś fajnego do siebie. Czujesz letni wiatr, co dmucho jak szalony, nie czujesz się zmęczony, słońca ciepły blask. Rozgrzewa nasze dłonie, splecione jak szalone, lato w nas, lato w nas, lato w nas jest. Czujesz letni wiatr, co dmucho jak szalony w nas. Dwanaście szlagierów na płycie, 12 to taka szczęśliwa liczba do ciebie? 12 apostołów jest okej. Ale 13 to już by nie było co, nie tak? Nie no, 7 a 7, bo siódemki są moim szczęśliwym jakimś takim. 7 a 7 byłoby 14, ale po 14 latach dzieją się bardzo złe rzeczy, więc 12. Ominąłem to. Szczęśliwo 12. Niech też tak będzie do was.
lato w nas, lato w nas, lato w nas jest. Czujesz letni wiatr, z odmuchą jak szalony w nas. Mireczku, twojej płycie patronuje wiele instytucji, media, takie jak Telewizja NTL, Telewizja Łużyce, Radio Fest 102 FM na Śląsku, Radio Sud 101 FM w Kępnie, Dziennik Zachodni, naszemiasto.pl, szlagierowysklep.tv. Patronat honorowy nad tą płytą objął prezydent miasta Chorzów Andrzej Kotala, jak również Chorzów wprawia w ruch i w tym momencie chyba należą się podziękowania tym wszystkim, którzy wsparli podczas produkcji tej płyty. Ja bardzo gorąco dziękuję. Jestem naprawdę też w takim lekkim szoku, że tylu takich instytucji jeszcze mi zaufało. Mogę wam powiedzieć jeszcze raz, serdecznie wam dziękuję, nadal możecie liczyć na mnie. Mirek Szołtysek podziękował, a ja dziękuję tobie za rozmowę i za wizytę w studiu. Było mi niezmiernie miło gościć cię u nas. I uścisnąć twoja dłoń. Dokładnie tak. Moim waszym gościem oczywiście był Mirosław Szołtysek, który to promuje swoja najnowsza płyta Szołtyskie Szlagiery. Państwo, wy, moi roztomili, polecajcie nasz kanał YouTube'owy. No i oczywiście możecie subskrybować go. Kanał Listy Śląskich Szlagierów. Widzimy się już za chwilę za sztukę. Do zobaczenia. Sebastian Jerzła.